Młodzież Wszechpolska. Dzień dobry, Grzegorz Frejno, Młodzież Wszechpolska. Panie pośle, od początku roku byliśmy świadkami już kilkudziesięciu podpaleń wysypisk, składowisk śmieci. Wiemy, że prokuratura wszczęła śledztwo, postępowanie w tej sprawie. Ja mam takie pytanie do pana jako posła wiceprzewodniczącego zresztą klubu parlamentarnego mającego większość w Sejmie. Czy będą podejmowane lub są już w tym momencie jakieś prace w Sejmie na temat ewentualnych jakichś zmian prawnych, żeby na przyszłość zapobiec tego typu procederom? To szkoda słów. Po prostu to jest taka prowokacja, że tutaj natychmiast działania już zażądano wyjaśnień od ministra jednego, drugiego w prawnym, w błyskawicznym tempie, bo to jest skandal, bym powiedział, gigantyczny, bo on ma wiele wymiarów. To jest również zagranie na nosku całej państwu, a nam jako rządzącym szczególnie. Bo bezczelność, no kto uwierzy w to, że teraz przez kilka dni, a nawet wczoraj już po zapowiedzi, że będzie zaostrzone prawo, że są śledztwa, że wszystko już jest nastawione, że obywatele są oburzeni. Bo tu nie chodzi tylko o kasę i o smród. To jest ogromna katastrofa ekologiczna. Tak, te palące, te wszystkie, te tworzywa, przy okazji uświadomienie, że to Polska była docelowym miejscem dla śmieci, okazuje się z różnych stron świata. Wasz lider, chyba Zandberg w artykule napisał, że z Nigerii, z Etiopii, z takich krajów nawet. I to się wszystko potwierdza. I to trzeba natychmiast reagować, bo to jest szkodliwość. Wychodzą węglowodory nienasycone, bardzo trujące. Fauna, ekologia, ale i ludzie. To jest po prostu zbrodnicze działanie. A przekręt na tym, że na śmieciach pod naszym nosem, ale to też pokazuje, się nie tłumaczę, czekam tylko i szukam zrozumienia, jakie wielkie bezchołowie, ile takich dziur mamy w systemie, ile mamy takiej lewizny. I teraz, kiedy Chiny, bo Chiny zamknęły możliwość reeksportu czy przywożenia, to od razu palą i to są pieniądze, 200-300 zł na tonie, składowisko ma 50 tysięcy, 10 milionów suchym. A panie my pośle, co? Pan lubi takie radykalne rozwiązania, to może zamknie. Gdyby, proszę pana, pośle. I nawet pluton egzekucyjny, bo ja przepraszam bardzo, tylko powiedziałem. Są jakieś już, w Unii Europejskiej to nie przejdzie, ale mając dzieci, kochając przyrodę, jak widziałem ten dym, to wiecie co, takiego... I przepraszam, to w telewizji nie mówi, ale naprawdę oburzenie twoje i wielu obywateli... Radykalne działania, jak najszybsze i skuteczne. Ale okay? Czy są jakieś konkretne propozycje tych działań? Czy zmiany kodeksu, zaostrzenie odpowiedzialności, a w obecnym stanie prawnym, powiedział mi pewien prawnik, go już pytałem, powiedział, że nawet jeżeli będzie pozwy o spowodowanie katastrofy, bo ekologiczna katastrofa też, ze skutkami może nieśmiertelnymi wprost, ale stworzenie ogromnego zagrożenia dla środowiska i spowodowanie zagrożenia również karcogennego, te nowotworowe, to szkodliwość jest gigantyczna. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. No i policja na nogi postawiona, Ziobro, cały sztab MS. No nie można od razu wszystkiego zrobić, no a tak, i tak tylko, podpalili tylko, że to będzie wyjaśniało te podpalenia, które teraz miały miejsce, a moje pytanie dotyczy bardziej tego, czy w jakiś sposób jesteśmy w stanie zapobiec tego typu podpaleniom na przyszłość? W ogóle. I stworzenie, że się całkowicie da, to tego się nie da. To chyba każdy o tym wie. Natomiast jak nie ma kota, myszy harcują. Surowe karo, skuteczność. Apeluję też do wszystkich obywateli. Wszelkie sygnały, wszelkie informacje. Polacy, pomimo tego, że mamy problemy z recyklingiem, jeszcze daleko nam brakuje do norm europejskich, to jednak w tych sprawach społeczność, ja przynajmniej tu przyjeżdżając, wiem, że oburzenie w różnych miejscach. Zróbcie, weźcie się za nich. Na ulicy nawet ludzie podchodzą. To dobrze, to pytam Twoje pytanie jest w dychę. Pytam zwolennika radykalnych rozwiązań. Zamykamy, podobnie jak Chiny, dostęp do śmieci w Polsce. To jest też rozwiązanie absolutnie do pomyślenia. Dlaczego Polska ma być śmietnikiem i na tym interes? Patrzymy też na to tutaj ze względu, tutaj koledzy mówią gospodarka, biznes. Dlaczego mamy zamknąć i w ogóle recykling? My mamy przyjęte zobowiązania europejskie we własnym zakresie. 50% mamy poniżej 20%. Jak to wygląda w gminach, dobrze wiemy. Źle nam to idzie. Mamy ogromne zobowiązania, ale nie musimy przywozić, zwłaszcza szkodliwych substancji. No taka była działalność prowadzona. Także tutaj jest wiele rzeczy do zrobienia, a jedną z nich jest też rozważenie, skoro takie Chiny, no co to Chiny. Ale one ukróciły, a 10 do 50 milionów ton sprowadzały z całego świata. Były wysypiskiem. No tak było w Niemczech też. Jak się Niemcy połączyły, to zobaczyły, że cały czas wywoziły śmieci do NRD, do tych ost. I nagle jak się połączyli, zobaczyli, że wszystkie śmieci, które wywozili do wschodnich Niemiec, do swoich sąsiadów, nagle stawiamy państwo.